Oni wszyscy jadą z płonącą kobietą w ciąży do pracy na spotkanie ze znajomymi i mają i każda minuta, którą stracą, to jest 10 milionów złotych, które stracili. Kiedy my zatrudniamy Wiedźminów, żeby mścili nas, na, na, na nasze krzywdy. Cześć. Już za kilka dni jadę na. Mam nadzieję, że zasłużone wakacje, całe 10 dni szaleństwa. Ale zanim wyjadę na wakacje, muszę z wyprzedzeniem przygotować wideo dla ciebie, żebyś miał co oglądać, żebyś miała co komentować, żebyś miała czym za, za co chwalić imperium medialne. Będę bardzo wdzięczny, jeśli dołączysz do wspierających, dorzucisz się na zrzutce, zrobisz cokolwiek, żeby pomóc. Także podczas mojej nieobecności, imperium żyć. A teraz zapraszam. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Chciałem dzisiaj porozmawiać z wami o sytuacji z ostatnim pokoleniem, bo dz, dz, dzisiejsza sytuacja z ostatnim pokoleniem jest dość ponura. Jeżeli, jeżeli, jeżeli nie wiecie, jeżeli nie zdajecie sobie sprawy z tego, co się dzieje, trwają kolejne akcje ostatniego pokolenia na z, związane tak naprawdę z brakiem działań rządu i z działaniami, które mówią, zbudujmy czter, rozbudujmy dwupasmową autostradę do czterech pasem, bo to jest to, czego Polska potrzebuje. No i niestety sytuacja wygląda w ten sposób, że troszeczkę tak jak mówiłem, kiedy pojawiły się pierwsze protesty ostatniego pokolenia i pierwsze reakcje na te protesty, bardzo mocno widać, że, że coś się nie tak dzieje w głowach ludzi. Ludzie są wybitnie niezdrowi. I ja się w pierwszej kolejności chciałem was zapytać o jedną rzecz. Jak myślicie, ile trwa przeciętna blokada, zrobiona przez ostatnie pokolenie? Ile, ile, ile czasu? Minut, godzin? Ile, ile trzeba stać? Czytam. 2-3 godziny, godzinę 30 minut, 3-4 godziny, 2 godziny 45 minut, 5 godzin 30. Zazwyczaj mniej niż pół godziny. Zazwyczaj, zazwyczaj kiedy oni wchodzą na jezdnie, jakiekolwiek zatory, które oni robią, są rozładowywane w 15-20 minut. To jest czas, w którym kierowcy muszą stać. To nie, nie więcej. Jak widzicie te wielkie awantury. To, to są rzeczy trwające 30-40 minut maks, zazwyczaj dużo mniej. I to jest coś, co, co warto rozumieć: że to nie są ludzie, którzy paraliżują miasto. To są ludzie, którzy de facto wpływają na ruch na danej ulicy mniej niż przeciętny wypadek samochodowy. No i zaczynając od, zaczynając od tej sytuacji, chciałem wam pokazać, co się dzisiaj działo.

Dupa mu się nie przykleiła! Kurwa pasożyty pierdolonego robotu Jeżeli miałbym wybierać. Jeszcze jedno, jeszcze jedno wideo wam pokażę i może, mogę, mogę powiedzieć. Cześć, nazywam się Biszka, mam 26 lat została właśnie spryskada przez kierowcę gazem pieprzowym, dlatego, że martwię się o to, co będzie, kiedy zabraknie wody. Dziś tej wody używam, żeby wyczyścić sobie gaz z oczu, ale już niedługo boję się, że ani ja, ani moja rodzina, ani moi bliscy i w tym momencie już ludzie w Sudanie, którzy walczą w wojnach o wodę, będą cierpieć przez to, że tej wody brakuje. Zobaczcie, ile już jest tych gmin, których jest w tym momencie problem z brakiem wody. Dlatego tu dzisiaj jestem i dlatego protestuję, mimo tego, na co mnie to wystawia żebym miałbym wybierać, komu podam rękę, to nie podałbym ręki człowiekowi, który pluje innym w twarz, który próbuje kogoś taranować motocyklem, czy który odpala gaśnicę, żeby, że, 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 żeby spryskać nią ludzi na, 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 na ulicę. Myśleć głębiej pokazywało. Ma, ma, ma piękne zdjęcie, które pokazuje podobne zachowania. To, jest, to, to są zdjęcia tego. To, 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 są, to są zdjęcia z citynów. Citiny polegały na tym, że czarnoskóre osoby siadały przy barach w knajpach i prosiły o to, żeby być obsługiwane. I ludzie takie traktowali, nie? Patrząc na te zachowania, patrząc na to, jak one są akceptowalne, to Polska faktycznie może być pierwsza. Pierwsza w tym, że któryś z tych idiotów spróbuje siłą przejechać przez Protestujących. Chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś patrzy na całą tę sytuację, patrzy na to, że kierowcy są kurwieni, bo jak powszechnie wiadomo, oni wszyscy jadą z płonącą kobietą w ciąży do pracy na spotkanie ze znajomymi i mają i każda minuta, którą stracą, to jest 10 milionów złotych, które stracili. Jeżeli patrzysz na zachowania kierowców i mówisz, że one są OK, to mówisz, że ten koleś, który w końcu wiedzie. Protestujących też jest ok. Dlatego, że nie rozumiesz, że to, co ludzie wyczyniają teraz w stosunku do tych protestujących, jest dokładnie tym, co zachęci następnego idiotę do tego, żeby przez nich przejechać. Ja nie będę się wdawał w długie dyskusje na temat tego, że aktuali, bo nie jestem nimi zainteresowany. Ktoś pisze, że szkoda, że nasza kochana policja nie reaguje w takich sytuacjach, tylko dają ciche na takie działanie. Nie, nie, nie. nie. Ciche? Prawda, myślę, że ciche? To ja ci powiem, że osoby wśród tych protestujących, które mają, które ostatnie lata spędziły protestując, są już przez tych policjantów rozpoznawane. Ci policjanci delektują w mówieniu, a pamiętasz jak ci poprzednio zrobiłem coś bardzo przykrego? To jest jedna kontrowersyjna dość osoba, która bierze udział w tych protestach. Taka jedna babcia. I ona jest kontrowersyjna dlatego, że to jest osoba, która kręci inby i sama podkręca atmosferę. Ale jeżeli, jeżeli się okazuje, że, że policjanci, którzy ją spotykają, mówią, a pamiętasz, jak poprzednio zrobiłem ci coś przykrego, to nie jest ciche przyzwolenie. To jest jak najbardziej po prostu przyzwolenie. Ja nie wiem, czy wy pamiętacie, ale ja się pytałem, rozmawiając z tymi ludkami, kiedy my rozmawialiśmy z ostatnim pokoleniem tutaj, pytałem się to, jak nastroje je na morale. Ci ludzie wychodzą na ulicę, ci ludzie siedzą na ulicy i przyklejają się do ulicy dlatego, że boją się, że jeżeli teraz nie zostaną podjęte decyzje, zdecydowane decyzje, te przesunięte w czasie konsekwencje będą koszmarne. Myślicie naprawdę, że oni się nie boją tego, że ktoś zrobi im krzywdę, właśnie swoim samochodzikiem? Na przykład? Nap naprawdę wam się tak wydaje? Super jest też to w tych akcjach, że, okej, okay, oni popełniają wykroczenie i to podobno jest głównym źródłem oburzenia. Ludzi, którzy, którzy, którzy pozwalają sobie na bardzo dużo, chociażby w komentarzach na Facebooku, na Twitterze, w innych miejscach. Nie wolno ci popełniać wykroczenia. Okej, okay, okej. Okay. Nie wdając się nawet w dyskusję o obywatelskim nieposłuszeństwie i o tym, że ono zawsze polega na przekraczaniu granic prawa, ponieważ o to w nim chodzi, to gdybyśmy nawet skupili się po prostu na tej części: popełniasz wykroczenie. Czym jest napaść na ludzi, którzy popełniają wykroczenie? Kiedy my zatrudniamy wiedźminów, żeby mścili nas na, na nasze krzywdy? Od, od, od kiedy rozwiązaniem tego, że ktoś nas pobił jest wysłanie zbrojnej bojówki, żeby rozstrzelała ludzi, którzy nas pobili? Ja, to, to, jest, to jest ten standard, w którym chcemy żyć? Jeżeli ktoś jest tak bardzo przywiązany do prawa, że, 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 czuje, że, że czuje potrzebę próć dupę o wykroczeniach, to niech oczekuje, że te wykroczenia, za które Ostatnie pokolenie, no co myślę, że oni nie mają, wezwań przedsądowych po każdej takiej akcji, niech, 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 się tym zajmuje, nie, nie, niech się tym zajmują organy odpowiadające za regulowanie wykroczeń. Jeżeli chodzi o coś innego, i chodzi o to, że ktoś czuje się uprawniony do wywierania własnej zemsty, no to cóż, to chciałbym powiedzieć, że, że, że być może nie jest dobrym człowiekiem, a już z całą pewnością nie jest człowiekiem, który rozumie, na czym, na czym polega bycie. Człowiekiem. Niedobrym. Człowiekiem. Myślę, że ja mógłbym dołączyć do takich protestów i byłbym dobry w blokowaniu ulic? Nie, nie byłbym dobry. Z bardzo prostego powodu. Ja, ja rozumie, roz, rozumiem Obelgę, którą w tym momencie próbujesz mi zaserwować. Nie byłbym dobry. Bo ja bym nie był pokojowy. Bo ja bym skończył pobity przez tych kierowców. Dlatego... Że, jakby któryś z nich podniósł na mnie rękę, to bym oddał. I dlatego ja się nie nadaję do pokojowych protestów. Taki urok tego, że ja już w mordę kiedyś dostałem więcej niż raz i trzeba było się nauczyć oddawać. Wbrew pozorom, nawet jak jest się miśkiem, to ten odruch zostaje. Wiecie, jak patrzę na te protesty i patrzę na to, jak się ludzie zachowują wobec tych, wo, 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 wobec tych protestujących, to mam takie poczucie, że gdyby rzecz toczyła się tylko o różnice opinii, o to, że. Nie zgadzam się ze sposobami, w jakie oni protestują. Byłoby coś do uszanowania. To nie jest o tym, że nie zgadzasz się z drugą stroną, tylko o tym, że ty chcesz zrobić drugiej stronie krzywdę, bo jest ci niewygodny. Nie ma tej nic, co można by szanować. I ja nie uważam specjalnie, żeby pokojowe protesty były czymś, co przynosi rezultaty samodzielne. Bo pokojowe protesty są manifestacją spokoju, opanowania i determinacji, ale nie siły. A jak widzimy po tym, co się dzieje, istnieje bardzo dużo ludzi, którzy potrzebują manifestacji siły, żeby nie zachowywać się jak, jak najgorsze wersje siebie. I dlatego po raz enty powtarzam. Prędzej czy później przez właśnie to nastawienie zobaczycie kierowaną tym samym aktywizmem przemoc. Od ludzi, którzy będą mieli dość. Od ludzi, którzy powiedzą taki kierowca potrącił kogoś mi bliskiego, być może ze skutkiem śmiertelnym. 10 osób zacznie płakać, jedna nie. Ja nie chcę żyć w świecie, w którym ludzie dochodzą do takich wniosków. Polski rząd ogólnie rzecz biorąc miga się od interakcji z protestującymi na każdym kroku. Jest im wygodnie, bo jest to dla nich bezkosztowe, bo jakiekolwiek ruchy domagające się działania w kontekście yy, katastrofy klimatycznej, są w Polsce praktycznie nieżywe. Oni z tego korzystają, oni, oni to, to kapitalizują. Natomiast no, można to robić tylko do pewnego momentu, bo to, co słusznie wskazała jedna z tych dziewczyn, to jest to, że nie raz na jakiś czas, chwili, tylko już regularnie mamy ten problem, że w Polsce brakuje w, w niektórych gminach wody. Ten problem będzie się nasilał. Przez złą politykę w zarządzaniu naszymi zasobami wodnymi, w nieumiejętność wystarczającego gromadzenia zasobów wodnych. I najgorsze jest to, że bardzo dużo osób, które będą tym bezpośrednio poszkodowane, wciąż nie połączy kropek. Nie połączy kropek, że to, że im brakuje wody, że, że to, że generalnie nie mają się w czym myć, ale nie mają też czego pić. Ci ludzie, którzy domagają się zmian, to jest ten sam obrazek. Że ci ludzie właśnie dokładnie z tym próbują walczyć. I o ile nie mam w zwyczaju winić ludzi za to, że czegoś nie wiedzą, ponieważ niewiedzenie rzeczy jest naszym domyślnym stanem i często musimy wykonać pracę, żeby się czegoś dowiedzieć, to w momencie, w którym ten brak wiedzy przekuwa się w przemoc przez jakiegoś kurwa dubka w rurkach, który próbuje, pró pró próbuje pomiatać a dwudziestoletnimi dzieciakami, moja tolerancja znika, nie? Moja, moja akceptacja tej niewiedzy się kończy. I wiecie, ja niestety mam też to poczucie, że dla wielu ludzi, nawet kiedy dojdzie do czyjejś faktycznej krzywdy, znaczy jeżeli ktoś właśnie z tych wielce szlachetnie oburzonych kierowców zrobi komuś wreszcie krzywdę, to dużo ludzi dalej nie skuma, że ten kierowca zrobił coś złego. Na pewnym poziomie trudno nie mieć wrażenia, że ten licznik do momentu kiedy to się stanie już się kręci bo nie ma żadnej siły która daje temu odpór dlaczego nie strajkować w miejscach docelowych mówiłem to przy okazji przy, przy okazji okazania stonehenge dlatego że jak strajkujesz w miejscach docelowych to nikt tego nie widzi dlatego dlatego że jak strajkujesz pod domem prezydenta czy premiera, tak jak widzieliśmy to przez ostatnie 8 lat, to prezydent czy premier może sobie postawić policję permanentnie pod domem, powiedzieć wypierdalać. A także dlatego, że protesty nigdy nie miały być komfortowe, że żaden ruch protestowy nie był komfortowy, że protestowanie nie polega na tym, żeby dotknąć tylko trzech wybranych osób i dzięki Nara. Bo ta sama w tej samej puli, w której są ludzie, którzy się na ciebie oburzają, że protestujesz, są też ludzie, którzy usłyszą: coś robicie. Ja też chcę. Pytanie, dlaczego to się nie odbywa tylko pod po, po rafinerią gdańską i po, pod domem premiera, jest dokładnie tak samo zasadne, jak pytanie, dlaczego protest kobiet nie szedł tylko pod po, po budynki, gdzie, gdzie, gdzie mieszkają rządzący? Dlaczego, dlaczego on zajmował jakąkolwiek inną przestrzeń? Urok przestrzeni wspólnej jest taki, że nikt nie posiada jej na własność. I to właśnie w tej przestrzeni wspólnej odbywają się protesty. To, że ty akurat przebywasz w tym samym momencie, co protest, w, danej, w danym wycinku wspólnej przestrzeni, to, to nie znaczy, że ty masz jakieś nadrzędne prawo w stosunku do protestujących. A mnie, nie a mnie było niewygodnie, nigdy nie jest racjonalnym argumentem przeciwko ludziom, którzy próbują coś zrobić. W jej u Karoline Dekrowa. Pojedyncze skieńczności Flawius Ajember, Adam Lendas, Michał Gajek oraz Aleksander Bratkowski, osoby dające pizzę, pomski rana Fe, Dawid Korzeniowski, Konrad Chrysku, Marokwu W. Samrion Fingel, Szamisen, Pukcio, Strażnik Sanktuarium, WZK i Janek 0198, Ala Marciniak oraz no killer. Dawczynie kawy z ciastkiem, Michał Piotrowski, Patysja z Warleń, gruby, Mefisto, Zegmund Brzęczek, Andrzej Dubi, Lecek Stolarski, Kolamal Dorkieczyński Wiktor Okowski, Marcin Lalak, Borsuk Tukrowy, Adredem Rosik Smutny, Michał Michał Skoczyński, Prometał, Hypatia Erik Fos, Chris, Polan. Ajdan Kri, Adam Arcymak Bartosz Lewicki, Bartomej Erbil, Erbirk, Maria Banani, Liczkoś Szef, Oradam oraz Silius a Dawcy Kawy, Kropsteria, Rozlublina, Dorzorco Roszkot, Gruszka, Miejscowy, Proton Archipan Krator Kosmobytu, Iza Krzyżowska, Ernest Palimski, Jumkersium, Makari Jasiński, Wędzone Tofu, Patryk 128, Filip Stefaniak Tomuś, Adam Jasz 2 Dom Eg, Hagdon, Usagi Nat Miku 39X oraz Kartograf, I wreszcie osoby dające herbatę, Arkadiusz Guminski, Piotr Kozi. Ulla Kardar, Eciepecie, Antybrisler, Jakub Bździel, Empathy Master 3000, Bonboni 3, Hubert Mazur, Bartosz Zawacki, Homo, Werum, Marchew, Zwyczajna, Tomasz Olszewski, KDBM 32, Monika Piechocińska, Fejner, Łukasz Ciesielski, Dawid Kozłowski, Miru, Łukasz Pluskota, Adrian Wlubel, Chmisiek, Daru, Miriach, Łukasz, Klodin, Soni, Link, Lucy, Zylwo, Noksen, Koci Kocipilotaż, Tyle Przegrać, Bochenek, Aniela M, Mapi, Aneku, XLS, IC47 oraz Relilos. Wydaje mi się, że to jest najlepiej przeczytana lista potronów od dłuższego czasu. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że ładnie to, że było wyraźnie wszystko. że, że Staram się, staram się, staram się, żeby ta dykcja była mocna, dobra, silna, wyraźna, więc mam nadzieję, że dochodzimy do czegoś. Zobaczmy się znów. Siemeczkę.